Cześć, dziś przedstawiam model YCF F150 SM w wersji polskiej. Jest to motocykl przeznaczony już dla osób, które albo chcą się ścigać w Pucharze Polski, albo oczekują od motocykla naprawdę mocnych wrażeń. Może pojemność 150 nie brzmi groźnie, ale uwierzcie mi, tylko nie brzmi. Jak wsiądziecie na ten motocykl, to naprawdę poczujecie ogromnego kopa i ogromną frajdę, jaką ten motocykl daje z jazdy. Przede wszystkim, co zostało wprowadzone w wersji polskiej, jest to zawieszenie. Zawieszenie z tyłu regulowane, amortyzator tylny ze zbiornikiem, który daje naprawdę ogromne możliwości, jeśli chodzi o regulację i dopasowanie do swojej wagi, do toru, na jakim będziemy brać udział. W przednim zawieszeniu mamy tak samo regulację szybkości odbicia, jak i moc, kompresję, jeśli chodzi o dobicie. Jeśli chodzi o silnik, jest to silnik o pojemności 150 cm sześciennych z filtrem oleju. Jest to silnik, którym bez żadnych modyfikacji możecie brać udział w walce o podium w Pucharze Polski, czy też podczas wyścigów w gronie najbliższych znajomych. Na pewno na tym motocyklu będziecie wyróżniać się spośród innych. Fabrycznie motocykl wychodzi na oponach Mitas. Zastosowane są slidery na tylnej i przedniej osi. Mamy slidery podnóżków. Dodatkowo podnóżki są tutaj dużo mniejsze niż w wersjach offroadowych. Powoduje to, iż możemy motocykl położyć mocniej na zakrętach, nie trąc podnóżkami o asfalt. Mamy także zbiorniczki na płyny. Standardowo motocykl wychodzi już z airboxem. Jest to fajna sprawa, dlatego gdyż nie trzeba zbyt często czyścić filtra. Woda, a także błoto pozostaje na zewnątrz. Powoduje to, iż motocykl oddycha naprawdę czystym powietrzem przez długi okres użytkowania. Następną fajną rzeczą, którą już mamy seryjnie, jest to tłumnik z fabrycznie zamontowanym DB Killerem. Pozwala to na użytkowanie motocykla w miejscach, których nie jest wskazane zbyt mocne hałasowanie. Oczywiście w każdej chwili ten DB Killer możecie wyciągnąć i korzystać z pełnego, fajnego, basowego dźwięku, ale i także od razu odczujecie mały wzrost mocy. Na pewno podczas udziału w zawodach czy wyścigach warto ten DB Killer wyciągnąć. Motocykl także jest wyposażony w bardzo precyzyjne i mocne hamulce. Bez problemu zatrzymają Was przed każdym zakrętem. Motocykl także wyposażony jest w aluminiowe koła, klocki miedziowane, także precyzja i długość hamowania, nawet jak te klocki już się podczas intensywnego użytkowania nagrzeją, dalej będą spełniać swoje zadanie. Ja osobiście poleciłbym ten motocykl osobom, które naprawdę oczekują dużo od motocykli, dużo od feedbike'a, które chcą się ścigać w wyścigach Pucharu Polski, czy też w wyścigach między znajomymi, no i chcą być zawsze na pozycji wygranej. Także polecam.